Jadąc do Tajlandii chciałem nauczyć się czegoś nowego. Wybrałem się zatem z otwartym umysłem i perspektywą treningów Muay Thai, szukając inspiracji. W tutejszych klubach często trenuje się zagranicznych zawodników na wszystkich poziomach, a nawet organizuje walki turniejowe z lokalnymi zawodnikami. Ceny treningów nie należą do niskich, jeden trening to koszt około 600 batów, pakiet tygodniowy 3000, a miesięczny nawet 8000. Oczywiście ceny mogą się różnić w zależności od prestiżu danego klubu. Jako ciekawostkę warto dodać, że w klubie Lana Muay Thai trenował słynny utytułowany transwestyta. Więcej informacji w opisie. Odwiedzając różne lokalne kluby dowiedziałem się o zbliżającym turnieju Muay Thai. Musiałem się tam wybrać. Wcześniej jednak należało spożyć solidny posiłek, aby naładować organizm węglami w postaci pad thaia, cena którego wynosiła około 60 batów. Łapię więc transport za 30 batów i docieram do celu w jakimś kwadransie. Wita mnie sceneria rodem z pierwszej części Kickboxera, gdzie filmowy brat Van Damme'a zostaje pokonany przez lokalną gwiazdę tajskiego boksu Tong Po. W poszukiwaniu nowej gwiazdy zaczynam kręcić szatnie zawodników przygotowujących się do turnieju. Won Bengaja szczypie w oczy, ale podobno to normalne zjawisko w tajskim boksie. Na pewno nie żałuję wydanych pieniędzy ze względu na tutejszy niepowtarzalny klimat walk, których poziom nie stał jednak na wysokim poziomie ze względu na niewielkie, moim zdaniem, zaangażowanie zawodników. Miałem bowiem wrażenie, że walki są toczone na pół gwizdka.